Słuchajcie, jestem tak bardzo rozemocjonowana, bo ja już wiem, a wy się za chwilę dowiecie, co tu się dzisiaj wydarzyło. Tutaj po tej stronie siedzą wszystkie wykonawczyni i wykonawcy. Kochani, weźcie się, podnieście jeszcze na sekundkę, wstańcie, ukłońcie się wszystkim, niech was zobaczą. Chcemy mieć was blisko siebie, żebyście mogli wbiegać na scenę do nas, jak będę was wyczytywać. Można usiąść. Będzie teraz bardzo miło i przyjemnie, bo na scenie będą przez chwilę same kobiety, fantastyczne kobiety. Zapraszam na scenę członkinię Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego Sylwię Jaskulską, Emilię Mleczek, przedstawicielkę Zarządu Stowarzyszenia Autorów ZAIX i Violettę Jaskulską, dyrektora Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie. Dobry wieczór, kochane. Pani Marszałek, skorzystajmy z okazji, że jest pani z nami na scenie. Prosimy o kilka ciepłych słów. To ona właśnie rządzi kulturą w naszym regionie. Można tak powiedzieć? Dobry wieczór państwu. Drodzy artyści, dzięki waszym pięknym występom wprowadziliście nas w przepiękny klimat, w zupełnie inną przestrzeń, w świat wrażliwy, pięknych słów i dźwięków. Wszyscy jesteście wspaniali. Brawo. Mam nadzieję, myślę, że wszyscy mamy nadzieję, że po dzisiejszych występach drzwi do waszej kariery zostaną otwarte, tak jak tych artystów, którzy właśnie tu zadebiutowali, na tej scenie, a dziś wyprzedają się bilety na ich koncerty. Jesteście piękni, wyjątkowi i wrażliwi. Jestem przekonana, że myślicie również tak państwo, którzy dziś tak pięknie przybyliście na Śpiewajmy Poezję. Dziękuję państwu, dziękuję widowni, że tutaj jesteście po tym trudnym czasie, czasie pandemii, kiedy potrzebujemy kontaktu z drugim człowiekiem, przeżywania tych emocji na żywo, ale też obecności ze sztuką. Wierzcie mi państwo, że artyści potrzebują nas jeszcze mocniej, naszej obecności, i bądźmy z nimi. Przychodźcie państwo na wydarzenia kulturalne, jakie przed państwem zaprezentuje nasza filharmonia, teatr, muzeum, CEIK i Wojewódzka Biblioteka. Zapraszam państwa na piękne, kulturalne lato i pozdrawiam państwa w imieniu Marszałka Województwa Gustawa Marka Brzezina i Zarządu Województwa. Życzę pięknej dalszej części koncertu i za wszystko pięknie również państwu dziękuję. Dobrego wieczoru. Dziękuję bardzo. No to co? Chcecie, żebym odczytała protokół? Protokół z posiedzenia jury 47. Ogólnopolskich Spotkań Zamkowych Śpiewajmy Poezję Olsztyn 2021 rok. Jury w składzie: Basia Raduszkiewicz, przewodnicząca, Anna Rybska, Piotr Banaszek, Piotr Schauer. Po wysłuchaniu 14 uczestników konkursu o nagrodę główną imienia Agnieszki Osieckiej dla najwybitniejszej indywidualności 47. Ogólnopolskich Spotkań Zamkowych Śpiewajmy Poezję, który odbył się 26 czerwca 2021 roku w Olsztynie, postanowiło wyróżnić Natalię Kawszyn. Chodź, Natalka, do nas. Wyróżnienie dla Natalii Kawszyn. Dyplom wręcza Violetta Jaskulska, szefowa Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych. Kolejne wyróżnienie dla Julii Kuszkowskiej,
Julia, chodź do nas. Chodź, kochana. Emilia Mleczek, przedstawicielka zarządu Stowarzyszenia Autorów ZAIX, wręczy dyplom Julii. A państwo klaszczą w tym czasie. Dobrze mi idzie rządzenie, co? Kolejne wyróżnienie dla Zuzanny Lenkiewicz. Zuzanna, chodź. Wracaj na scenę. Brawo, brawo, brawo. Zuzanna jest twój fan klub. I ostatnie wyróżnienie, czwarte, dla Kingi Rutkowskiej. Kinga. Kinga jest synkiem swoim. A jak ma na imię? Antosiu, chodź tu szybko na scenę. Chodź do nas. Zobacz, jaka okazja. Zobacz, jacy piękni ludzie na widowni. I mama odbiera nagrodę. Chodź, kochany. Antoś, teraz machamy do wszystkich. To jest Antoś, a to są wszyscy państwo. Dzięki, dziękujemy bardzo. Gratulujemy, Kinga. Uwaga. Trzecia nagroda. W wysokości 1000 zł, ufundowana przez dyrektora Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych, została przyznana Michałowi Wróblewskiemu. Michał! Michał był z panną. I śpiewał o miłości. Michał, wielkie gratulacje. Trzecia nagroda. Michał Wróblewski. Druga nagroda w wysokości 2000 zł, ufundowana przez dyrektora Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych dla Aleksandry Jeznach. Chodź, Oleńko. Chodź, kochana. Zobacz, jak ci biją brawo wszyscy. Gratuluję, Olu. Pierwsza nagroda w wysokości 3000 zł, ufundowana przez Stowarzyszenie Autorów ZAIX, którą wręczy Emilia Mleczek, przedstawicielka zarządu Stowarzyszenia Autorów ZAIX. Pani Emilia już gotowa, a będzie wręczać Piotrkowi Zubkowi. Piotr, zapraszamy na scenę. Pierwsza nagroda. Piotr Zubek. Piotr Zubek. Gratulacje, Piotr. Uwaga. Uwaga, kochane, kochani. Nagrodę główną imienia Agnieszki Osieckiej dla najwybitniejszej indywidualności 47. Ogólnopolskich Spotkań Zamkowych Śpiewajmy Poezję w wysokości 4000 zł. Która to nagroda jest ufundowana przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, a wręczy ją Sylwia Jaskulska, członkini Zarządu Województwa. Lenda Kozów! Lenda Kozów! Chodźcie! Paulina, Piotr! Nagroda główna imienia Agnieszki Osieckiej właśnie dla was. Najwybitniejsi dzisiaj, najpiękniejsi dzisiaj, kosmiczni. Pięknie.
Paulina, Piotr, może macie ochotę coś powiedzieć państwu, zanim wyśpiewacie jeszcze raz utwór, którym wygraliście dzisiaj? To jest ten najgorszy moment. Ale już można odetchnąć. Słuchajcie, ja chciałam po prostu pięknie podziękować jurorom za docenienie historii, pewnej historii, która zainspirowała mnie do stworzenia tego tekstu. Z całego serca wam dziękuję za to, że poczuliście to. Dzięki piękne. Dziękujemy. Dziękujemy. Daliście nam tyle emocji, tyle piękna. Ale proszę was, zróbcie to jeszcze raz. Dziękuję bardzo paniom. Dzięki Emilia, dzięki Violeta, dzięki Justyna. Gitara. Gdzie jest gitara? Proszę państwa, przed państwem wspaniali i niepowtarzalni duet Lenda Kozub. Zwycięzcy 47. ogólnopolskich spotkań zamkowych Śpiewajmy Poezję. Brawa dla nich! Czy to ma jeszcze jakiś sens?
tyle samo po dwóch stronach. Ale ileż radości nam sprawili.